No, cześć, cześć, witam was bardzo serdecznie. Wracamy na żywo do Turoka 2 Seeds of Evil. Przeszliśmy teraz, przed chwilą dosłownie, misję trzecią. Lecimy do misji czwartej, czyli tutaj. Od razu zaczynamy. The Lair of the Blind Ones. Little is known of this mysterious race. Legends tell of ghostly figures emerging at night from underground and dragging hapless victims to their doom. Though they do not possess the power of sight, the blind ones are hardly helpless. They can hear the beat of a heart and smell the blood of an intruder from a great distance. Attacking with primitive brutality and a lust for warm blood, they have lived for countless centuries deep beneath the surface of the Lost Land. Your mission objectives are as follows. Seal 3 thermal vents, trapping the blind ones beneath tons of rock. Locate the energy totem and defend it at all costs. No dobra, zaczynamy, słuchajcie. Sprawa jest taka, że mam tylko jedno takie zadanie. Musimy zawalić trzy wyjścia chyba tych śmierdzieli z podziemi i są trzy sekrety, także od razu zaczynamy, nie przedłużamy. To są ogólnie fajne lokacje. Ja pamiętam, że z jakiegoś powodu miałem problem z tą misją. I tu zbierzemy chodzenie po ogniu i jeszcze pierwsze trzy klucze do ostatniego świata, także to jest super. Od razu nam dają plasma rifle, czyli sugerują nam, że nie będzie lekkiej gry. Z jakiegoś powodu. Full health to my mamy. Tutaj jakby coś furwało, nie? Dobra. Takie fajne dziurawe drzewo. Dobra, weźmiemy może ten plasma rifle, bo było trochę ammo do tego. Od razu tutaj chłopak był zestresowany jakiś. My go załatwimy jednym strzałem. To można zejść i to nie będzie pewnie zły pomysł na jakimś etapie. Po to musimy wrócić w przyszłości. Żeby się dostać do bossa chyba, tak? Finałowego. Ja nigdy nie walczyłem z tym bossem. Słuchajcie, tam nigdy nie byłem. I to jest ciekawe. To jest ciekawe, tak. Ale na razie nie umiemy latać, także lecimy dalej. Greetings, Turok. How may I assist you? Nic nie masz, dobra. Plasma rifle. Sniper capability enabled. Dobra, lecimy dalej. To powinno być łatwe, nie? Teoretycznie, jak wszystko. Jak wszystko nam na normalu, nie? Ach. Dobra, wszystko mam. Nie wiem, po co tu chodzę i co. I generalnie mocna jest sugestia, żeby tutaj spaść na dół. Ale to jest na pewno to, co ja chcę zrobić. Jak myślicie? Myślę, że nie było zbyt dużego wyboru. Tam trzeba iść na pewno. A tu możemy iść opcjonalnie. Tu nic nie ma. Tutaj był duży dinus, nie? Jestem ciekawy, to sobie będzie bossem w Turoku dwójce. Może taki właśnie Triceratops.
spotkaliśmy jeszcze ani jednego zawodnika z tej rasy nowej. Okej, tutaj mogliśmy wejść, ale jakby to nam... Możemy wrócić, tak, to jest fajne. To jest tylko taka lokacja... O, widzisz. To jest jakby... Ciekawe, czy to jest... A, dobra. Tu będzie sekret, więc ja tam muszę wskoczyć. Ktoś nas ogląda, cześć, cześć. Ojeju. Klasyk Martin. Czekajcie, bo już się zakręciłem. Dobra, idziemy. Z nożami do teściowej. Dobra, i będziemy tutaj skakać po prostu na save. Game saved. Na kamek i z kamyka tu. Plasma rifle. Sniper capability enabled. No dobra, ale zobaczcie, dałem tutaj plasma rifle, a tam była po drodze, nie? Jakby wielki mi sekret, za przeproszeniem. No ale ogarnięte, nie? Okej, idziemy dalej. Co jest, kurde, z moją ciemnością? Daję nam shreddera, dobra, żeby shreddera w takim razie. Nic tu nie ma, jest cisza, spokój. Tu będą pająki wychodzić i to tak bez przerwy. O, harpoon gun, dobra, super, nowa broń. Ja tylko się upewnię, gdzie ten teleport prowadzi, bo wydaje mi się, że to będzie powrót do góry. A, no, fajnie. Coś tu jest? Nie. Okej, czyli powrót do góry. Ciężko się zgubić. To jest fajne. Harpoon gun. Nie bolało cię to? Ciężko trafić takie kurde ruszające się dziadostwa małe. Dobra, oddawaj ammo. Czy nie oddajesz ammo? Kurde, dają takie słabe uszy, że aż szkoda amunicji na nich. No tak, ale trzeba najpierw go trafić, nie? Jestem ciekawy jednej rzeczy. Mówicie, co jest tutaj. Tu jest powietrze. Powietrze i... I coś tu powinno być, co nie? A to jakby dalej nas prowadzi już. To nie, to tutaj na razie nie idę. Ogarniemy wszystko, co było tam do ogarnięcia. Są pająki. Tych ja nie lubię. Ale coś nie wychodzą też. To są takie grzeczne pająki, nie? Nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje, nie jest żadnego, żadnej wspinaczki, także... Idziemy, jak droga prowadzi. To ciekawe. To jest chyba amunicja do plasma rifle. O Jezu, co jest?
Co jest grane? Przecież... No dobra, nie shot. Dać im przeciwników, a nie takich tylko dziadów. No jest Shredder, co prawda, ale... Ale tu nic nie widziałem. Totalnie nic nie ma. No właśnie, to mnie martwiło wcześniej, że tak wiecie, kurczę, strasznie... Wszystko tu jest pokampione i łatwo coś ominąć przez to. Okej, okay. A, jest. Ale stęka. Ty masz to błoto? Czy ty tak z ziemi wychodzisz, chłopaku? Jakby ja do tego nie mogę stąd wskoczyć. A to się też nie otwiera. Nie lubię was. Jesteście mali i wredni. Ej, no kurde, tam czegoś... Nie ogarnąłem tego, no mam takie wrażenie, naprawdę, zobaczcie, przecież to jest tu. Tu muszę wrócić? Czy ja tu wrócę później? Sam nie wiem. I mnie pająk skrzywdził. Dobra, hop! Nie bolało? Dawaj ammo. No to chyba ktoś chyba pojawi pan pierwszy brzydki. A masz trzy tunele tutaj. Dobra, ten zakręca dookoła własnej osi. O, pamiętam panią. Pani jest takim wrednym pająkiem. Pluje kwasem. Trzeba dużo ładować strasznie amunicji w panią. O, całe ładowałem. Ale chyba tego też nikt nie przeżyje, co? O, granate launcher. Przypadek? Nie sądzę. Jakby ona, nie wiem, czy da się ją w ogóle trafić w głowę, czy ma tak małą głowę, że się nie da, co nie? Grenade launcher. Dobra, biorę Shreddera. Dajcie mi przeciwnika. The door requires a key. No dobra, ma to sens. To jest jakaś dźwignia, nie? Coś się stało? Otworzyło się tutaj wejście. Hej ho, hej ho. Pół rokiem by się grało. Dobra, tutaj nie mogę wejść, tylko to jest jakby do powrotu tylko. Mega. Dobra, idziemy. Czy nie tu, to może tu. Chociaż wiem, że do wody, ale pójdę, nie? Są jakieś dźwignie. Trzeba o tym pamiętać.
Dobra, jest ciekawie. Nie mogę tu wejść. Czyli tutaj mamy jakby... Możemy iść dalej. Ale musimy tam wrócić, żeby ogarnąć to wejście tam. Także okej. Tędy wszedłem. Raz. Dobra, tu... Nie, moment. Stąd wylazł pająk. Tędy przyszedłem. To było zakręcone przejście dookoła. Czyli mogę iść tutaj jeszcze. Tak czy nie? Nie, tu byłem. Okej. To mnie prowadzi donikąd. Czy jest jakaś drabina, której ja nie widzę? A, tu jest ten klucz. Czyli ja się muszę w jakimś sposobem dostać na górę. Jakoś mi się ekran trzęsie, widzicie? Co się dzieje ciekawego? Wspaniale, po prostu bardzo dobrze nam idzie. I mam nawet chyba pomysł. Kurczę, co dalej? No tak. Raz, dwa, trzy. To ja muszę wrócić, no nie widzę innej możliwości. Spróbujemy to kółko jeszcze raz, ale to bez sensu. Dobra, już utknąłem. To wracamy. Życie, raz, dwa, trzy. O, jest pierwszy dziad! Siema. Są twarde dzikusy i takie małe, nie? Żeby ich trafić. No co tam, powiesz. Padłeś, powstań! Powerade. Moment. Tutaj skoczyłem, żeby być tam. Także... Ktoś tu chodzi, nie? To jest też jakiś powrót. Tu jest Dinus, ale on się resnął. Także nie ma co się nim przejmować za bardzo. Kurczę, serio? Bardzo dobrze. Słuchajcie, gdzie tu iść? Gdzie tu iść? Naprawdę. Czy ja mam włączone podpowiedzi? Chyba nie będziemy tracić czasu i skorzystamy z nich. Mi się wydaje, że po prostu o jakimś wyjściu zapomniałem. Także lecimy dalej. Lecimy. A, patrzcie. Tych dwóch kawalerów tu już pokonaliśmy. Myślę, że jestem po prostu niewidomy, ja nie widzę jakiegoś wejścia na górę. A dźwignia. A ta dźwignia? Ruszyliśmy tą dźwignię. Tam jest klucz. I cały morał polega na tym... Cały ambaras... Że... Tu nie mogę pójść dalej. Ej, chyba że ja muszę w tę dźwignię strzelić z łuku na daleko. Właśnie. Coś jakiego może było. Teraz mi oświeciło. Spróbujemy. No pewnie. Och. Ma to sens, co? Stwierdziłem, że tam dźwignie są, ale nie stwierdziłem, żeby kurczę w nie strzelać. Aż do tej pory. Ave ja. No i teraz się otworzy pewnie to wejście na dół. Underwater door open. No tak. Ech. Sorry za... Nie ogar, ale na to nie wpadłem. Tak bywa, nie? O, dawaj strzał. Charge dot.
Charged Dart Rifle. Coś, co to było? Co to była za broń?